Szanowni Państwo, mówię na remontu drogi, przewodniczący ogólnie na poprawę bezpieczeństwa. Mieszkańcy leżących na ulicy, a właściwie w ulicy i podnika w tym. No tutaj nie tyle, bo od kiedy już nie robię. Tyle lat. Tutaj chodniki były robione, przekładane w centrum, nie tak powinno być, ale też z jakich pieniędzy i czy to robiła gmina, czy to robił jakiś tam zarządy rok, czy nie muszę powiedzieć. No to jest błąd. Ile na przykładzie można w ciągu roku zarobić? Wiemy, co na ten temat mogą mieszkańcy. Sprawdźmy teraz, ile kosztuje utrzymanie tego radaru i straszenie. Wypłaty rocznie dla 11 pracowników to 430 tysięcy złotych. Ponad 370 tysięcy to koszty wysyłkowych i powiadomień. Na dwa radiowozy Biały Bór rocznie wydaje zaledwie 3 tysiące. Na koniec wydatek spory, ale za to jednorazowy. Kupno fotoradarów 360 tysięcy złotych. Już po kosztach paliwa widać, że strażników zbyt aktywni w terenie nie są. Podobnie było pod balonem o godzinie jazdy czesku. Zamiast kierowania po prostu municypalni zajmowali się wyłącznie fotoradarami. Mieszkańcy postanowili więc uzyskać referendum i straży się poszło. Powodem to też była i choć 90% mieszkańców Czeska chciało strażnik zlikwidować, to z planu nic nie wyszło, bo frekwencja była za niska. To znaczy, że mieszkańców wybrała się na nie. Ja biorę pod uwagę i dlatego w tej chwili to nie ma sprawy, czy mam wiele pieniędzy. Są na razie mieszkańcy Białego Bóra. Na razie. Tak, standard. Czekałem do 24. Polska i świat, zdjęcia, które robią wrażenie. Lwy, które pokażą, jak testują swojego opiekuna. Wydaje się, że to jest warunkowe. Niektóre sprawy drodze na mnie poświęcił swoje życie. Pan pewna osoba. Pipuś. Właśnie, stwierdził, że może to coś, co się wypełni.